Mamy nową piosenkę Team X. Czego możemy się spodziewać? Nie mam pojęcia. Jest to tytuł Palmy i Drineczki, widzowie. No to jest kurwa coś fantastycznego. Brzmi jak dla dorosłych, widzowie. Więc zamknijcie kurwa oczy, dzieci jebane. Oczywiście tutaj musiał polecić żart o wieku widzów. Wakacyjny klimat. Wakacyjny klimat. Ja sobie tutaj naleję oczywiście drineczka mojego. Woda zażenowania. Pełna kurwa łez hejterów jebanych. Dobra, let's see. Okej. Okej, mamy tutaj klimat wakacyjny. Jest nacu, którą obmywa woda. To znaczy, że oczyszcza się. Jest to metafora. Mamy tutaj krajobrazy. Całowanie się pary młodej. Ruszamy razem teamowskim basem. Jedziemy gdzie chcesz, wybierz miejsce na mapie. Team na trasie, lodowate laty. Na tropikalną pogodę, gdy idę na basen. I niech będzie lato najlepszych wspomnień, co nie zdarzą się drugi raz. Słońce na chwilę znika za horyzontem, ale wraca jeszcze zanim idziemy spać. Ej! Oni kurwa zaczęli wydawać więcej pieniędzy na ten kurwa miks, że oni tak lepiej brzmią niż za każdym jebanym razem? Kurwa, tam chyba oni niedługo splajtują. Tam ktoś kurwa w końcu wziął się za miks. I kurwa miksuje te piosenki normalnie. Nie wiem, nie wiem. No ale zobaczmy. Wchodzi teraz Czaro! Wyższa liga NBA. Życie w ciągłej wodze, wiecznie za czymś gonię. Jak piasek przez palce leci każdy moment. Dziś naciskam pauzę, mam spokojną głowę. Czaro brzmi jak taki niemiecki raper, który wyjechał z Polski do Niemiec. I nawija. Już od mojego chciałem czarne Lamborghini. Zero kurwa, nie wiem o co mu chodzi. Baw się dobrze, na niebie słońce. Schłodzone browce, dawaj na koncert. W koło się palą konopie, zapominamy robotę. Cały team jest na urlopie, czujemy całą dobę. Kurwa Eminem, przepraszam, nie wiedziałem, że to ty. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Cały czas szumi las, czego jeszcze chcieć. Dobrze jest jak jest. Jest, zobaczcie jak oni się kochają. Zobaczcie jak oni się kochają. To jest po prostu wycięte z albumu Panny Młodej. Każdego kurwa wesela. Zobaczcie. Wolność, swoboda, miłość, egzotyczny kraj, podróż miodowa. Miodowa, miesiąc miodowy, kurwa. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Dookoła ptaków śmiech, świeżego powietrza wdech. Jeżeli ale zmiana w picie! Musisz budzić mnie. Płonie blisko na dobre i złe, team blisko szybko nie zgaśnie. Wow, serweszkę Steam. O kurwa! Ten to ten, który serwuje Grillmaster. Razem, ziomale i bestii strasz. Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? No po co kurwa? Palmy i drineczki, fale, jak ty dziecki plaże. Palmy i drineczki za oknem. Jezus, no nie! Przecież ten refren mógłby być przepiękny. Totalnie nie pasuje do tego. Nie, no kurwa, już miałem takie wow, ale refren fajny. Bruh. Mam palne lato, upalne klimat gorący, tak jak na sawannie w szklance Long Island, dawaj na parkiet. Dobra, dobra, Monika zażyła jakieś kurwa piksy raperskie, nie wiem czy coś. Ale Monika, ona Monika, tak? Wypada na tle wszystkich dziewczyn najlepiej. Już pokazuję to od ostatniego numeru. No, no powiem szczerze, że jestem w stanie powiedzieć, że najlepiej wypada z tych wszystkich dziewczyn. Niech cały rok będą wakacje. Wszystko co robię, to robię od serca. Jest jaka zmiana tonu głosu. Teamem dziś piję drineczka. Chcę dobrze to zapamiętać. W drinku palemka, limonka, wisienka. Foto wydrukowana, by nie zapomnieć. Tylko bliskie osoby trzymam koło mnie. Noszę klapki Jordana, chilluję bombę. Dziś tylko dobra zabawa to obowiązek. Wina, kolada, mojito, huragan, tequila, sunrise. No kurwa, ale bomba! Margarita, kosmopolitan, gibbon, hamak, morgan, kapitan. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Cały czas szumi las, czego jeszcze chcieć. Dobrze jest jak jest. Kurwa, jak to jest, że Monika, jak to jest, że ta Monika ma więcej charakteru swojej nawice niż oni wszyscy? Jak to jest? Jak to jest, że oni tak wszyscy brzmią tak, no tak wiesz, tak poprawnie, nie? Wiecie o co chodzi? Tak poprawnie, a ta Monika brzmi tak,
Tak, wiesz. Palmy i dyneczki. Kurwa, jakaś... Coś się przekręciło w banie, jakiś inny uniwersum, teleport kurwa. Steam X do jakiegoś kurwa, nie wiem. Co on odpierdala w ogóle? Ostatni... Nie no, ale powiem szczerze, no nieźle, no dobra, dalej. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Dookoła ptaków śpię, świeżego powietrza wdech. Jeżeli to piękny sen, to nie musi budzić mnie. Blisko, szybko, nie zgasz. Dobra, to jest najlepszy moment. Serweszkie stilo, jedyny piw to ten, który serwuje Grill Master. Gej, gej! Jestem ziomale i bestii z plaży. No nie mogę! Palmy i dyneczki, wale, jak ty i dżetski plaże. Palmy i dyneczki, yeah. Wow, bo nie, blisko na dobre i złe team. Blisko, szybko, nie zgasz. Yeah. Wow, serweszkie stilo, jedyny piw to ten, który serwuje Grill Master. Nie no kurwa, widzowie, ten refren ma potencjał. Oni na siłę tą Natsu wszędzie wpierdalają. Jest to prawda, ale dlatego, że oni chcą, no, liderem, wiesz co chodzi, to jest tak jak Freeze musi być w każdej piosence. Więc myślę, że to jest właśnie problem tego, że na siłę chce się zrobić z kogoś headlinera, gdzie zamiast pomyśleć o ogólnym dobru kawałka, to się myśli po to, żeby na siłę po prostu kogoś wpierdolić jako headlinera. Bez sensu. Ten kawałek i w ogóle klimat ma bardzo taki niemiecki, w sensie wiecie, te niemieckie te kurwa kawałki zawsze są takie wakacyjne. Głos Leksia pasuje bardzo dobrze, dlatego że ma niski wokal. Powinni to zrobić kurwa... Tylko Leksiowi dać po prostu refren, moim zdaniem. Bo ta Natsu na siłę. Ona mogłaby wzrotkę dostać, nie wiem, zamiast tej, nie wiem, Pauli... jak ona ma? Spierdoliła ten refren Natsu. No tak, no to prawda. W sensie, nie zrozumcie mnie źle. Technicznie, no tam nie ma nic złego, nie? No bo wiadomo, że ktoś to napisał, jest git, ale po prostu nie pasuje. Nie pasuje. Patrycja? No. Patrycja, nie wiem, mogliby dać, nie wiem, Natsu zamiast Patrycji. Bo moim zdaniem Patrycja też ma taki problem z tym swoim wokalem, że brzmi tak bardzo jednoliniowo. Wiecie o co chodzi? Tak kurwa, że tam nic się nie dzieje jakby, że jakby wiesz co będzie leciało, nie? Że jakby to jest taki generyczna zwrotka po prostu i wiesz, nic tam nie ma ciekawego. Monika na przykład, nie wiem, czy ktoś jej każe tak robić, czy coś takiego, ale fajnie nawija, tak charakternie, nie? No ta Natsu też, no ten refren taki średni, kurwa. Dobra, słuchajcie kochani, u nas nie obejdzie się bez konkursu, w którym możecie... Dobra, tier lista. Tier lista nawijki. Najlepsza nawijka i zrobienie klimatu, oczywiście Leksiu. I po prostu, bo pasuje klimatycznie. Druga najlepsza osoba... To jest Monika w tym kawałku, oczywiście. Trzecia osoba. Kurwa, no i tu już się kończy lista. Okej. Dajmy trzecie miejsce Shio kurwa, Julka, tak? Julka. Shio i Julka, dajmy trzecie miejsce, dlatego że było ciekawie, tak? Przeplatali się głosami, więc coś tam było. Czwarte miejsce Natsu. No czwarte miejsce to Natsu, piąte miejsce w tej piosence niestety Patrycja, niestety, ale za Natsu. Uważam, że w tym kawałku bardzo słabo. Przedostatni będzie Czaro. Czaro, nie wiem czemu. Nie wiem, no słabo w tym numerze moim zdaniem, na tle innych. No i na końcu, jak on ma ten streetwearowiec taki? Ten, nie, jego kurwa nie było ten, tu. Karol Pieszko najsłabiej w tej piosence. Przedostatni Czaro, no. O kurwa, czekajcie, bo to jest konkurs. Coś ważnego tu jest. U nas nie obejdzie się bez konkursu, w którym możecie wygrać aż 7 dni w Chorwacji w takim apartamencie, w jakim nocował u nas Team X. Jedyne co musicie zrobić, to nagrać układ taneczny pod refren piosenki, którą właśnie przeczytaliście. Ja pierdolę, biorę udział! Wystawić ją na TikToka. Ale że... Na TikToka?! Biorę udział! Wasz TikTok się liczył, to musicie pamiętać, żeby oznaczyć profil Mediterranean Travel i nasz... Co mam odznaczyć?
najnowszy profil na TikToku i pamiętajcie też, żeby obserwować te dwa profile, bo to też jest warunek. Już jasne, już obserwuję, po streamie. Powodzenia! No fajnie, no fajny kawałek. Okej, to teraz tak już ogólnie. Co sądzę o tym kawałku? Jest to kolejny kawałek, który jest po prostu poprawnie zrobiony. Moim zdaniem refren jest zjebany, miał bardzo duży potencjał. Leksiu, props, bardzo fajnie. Jak oceniam ten kawałek? Gorszy niż poprzedni. Gorszy niż poprzedni na pewno jest, moim zdaniem. Ale no to jest kolejny kawałek, który jakby poleciał w radiu, to raczej nikt by tego nie zeskipował. Więc no... No okej, jest okej, no. Było gorąco na planie. Jezu, Monia, oni cię wykorzystują do takich zdjęć? Jeśli tak, to na następnym klipie pokaż... Pokaż, nie wiem. Pokaż tak.